Branocka. Przeciętnemu słuchaczowi kojarzy się tylko i wyłącznie z Kocham Cię jak Irlandię. Dlatego, że w sumie przez mass media tylko ten kawałek jest grany. Jest bardzo popularny tylko i ten i wyłącznie ten. Nie czujecie się przez to skrzywdzeni w jakiś sposób? Ja czuję się. Tak. Dlatego, że nagraliśmy 7 płyt. Mamy ponad 100 piosenek nagranych, a no, uważam, że kilkanaście przynajmniej zasługuje na podobną popularność jak Irlandia, ale z drugiej strony cieszymy się, że mamy taką Irlandię, bo nie jeden chciałby mieć tylko jeden taki przebój, który znają wszyscy. Okej. Kiedyś wasz zespół to był latający pisuar, dziś to Kobranocka. Moglibyście opowiedzieć o tej przemianie i o sławetnym wezwaniu do wojska? No, dlatego powstał zespół, był latający pisuar, dostałem wezwanie do wojska, 30 lat temu to było, wezwanie do wojska, w związku z czym zacząłem świrować, oczywiście mam zespół maniakalno-depresyjny bodajże, taka jest diagnoza ostateczna, tak czy siak poznałem na oddziale psychiatrę, który okazał się niezwykle zdolnym, płodnym i tak dalej, znanym już w środowisku studencko-turystycznym autorem tekstów. I założyliśmy zespół na oddziale, no, tak jak jest gdzieś tam napisane, tak też się stało, ale zespół latający pisuar miał na celu, co też się stało, nagranie 7-8 totalnie, skrajnie antykomunistycznych piosenek i po to, żeby z kolei te zostały wyemitowane w radiu Wolna Europa, co też się stało, bo obecny tu nagrywający również ten materiał wówczas kolega słyszał. A zmiana na Kobranockę, no to przyszła nagle. No, latający pisuar to był twór, który miał, tak jak powiedziałem, do instytucją osobą, a Kobranocka to po prostu, no, ludzie mówili, nie przestawajcie, grajcie dalej i tak dalej, i tak dalej. No i jedna z kilku propozycji nazw, no, zespołu, no bo trzeba było nazwę zmienić, to była Kobranocka. Przypadek. Wasza muzyka w latach 80. była tworzona, mi się tak wydaje, głównie po to, żeby walczyć z komuną, że tak powiem. Zgadza tak było. Się. Jak wspominacie? Sama muzyka to może tak nie do końca, no, bardziej teksty okraszające tę muzykę. No, ale... A jak wspominacie ten czas w ogóle? Bo mi wydaje się, że te lata to w sumie dla takich młodych ludzi wówczas, jak wy, to mogły być poniekąd trudne, ale i fajne, bo jednak młodzież się jednoczyła, było przeciwko komu, przeciwko czemu walczyć. A jak wy wspominacie ten okres? Wiesz co, to być może porównanie nie jest zbyt zgrabne, ale to jest trochę tak, jak starszych ludzi się zapyta, jak wspominają czas okupacji, tak? Chodzi mi o to, że czas, kiedy człowiek jest młody, pełen werwy i w ogóle ma taką głowę lekką, to pomimo złej, często otaczającej go rzeczywistości, to się wspomina ten czas bardzo fajnie. Oczywiście, jakby się zagłębić, to były niedoskonałości. Ja strasznie zazdrościłem moim rówieśnikom z zachodu, którzy nie muszą błagać jakiegoś generała o to, żeby dostać paszport i sobie wyjechać po prostu na narty, choćby gdzieś tam i stać ich na to i tak dalej. No tak, to wszystko było bardzo słabe, natomiast no, jakoś sobie to wszystko próbowaliśmy odbić tym, że coś robiliśmy, tak? Mieliśmy dużo pomysłów, zresztą dzisiaj też mamy dużo pomysłów, ale wtedy mieliśmy tą swoją pasję, która nam pomagała czuć się dobrze. No i dzięki temu dzisiaj rozmawiamy. Gdyby pasji nie było, to nie byłoby nas tutaj dzisiaj i w ogóle od dawna. A jak wspominacie i granie z cenzurą w tamtych latach, to była trudność, czy to była po prostu dobra zabawa? No niekoniecznie zabawa, jeżeli, wiesz, pierwsza nasza płyta zawierała 14 piosenek, z których 11 zostało odrzuconych. No to taka, wiesz, była to owszem zabawa, ale na dwoje babka wróżyła, można było
wygrać lub też przegrać, jak każdą, znaczy bardziej grę. I przegranie polegało na tym, że miałeś zakaz wykonywania, nagrywania czegokolwiek, a my zrobiliśmy tak, że po prostu bzdurne teksty zamiast na komisji powiedzieli w jednej piosence, to zrobiliśmy na komisie powiedzieli. Chodziło o komisję wojskową, a komis to no, nie miał jakiegokolwiek sensu, ale pasował takiemu jednemu z drugiemu cenzorowi, gdyż to przeważnie byli debile. I wiesz, jakoś tam przepychaliśmy te piosenki, no ale nie wszystkim tak poszło. My musieliśmy mnóstwo rzeczy pozmieniać. Mamy piosenkę Lis z poligonu, z pola boju, to jest znana piosenka. Jako pod takim tytułem, a de facto był to list z poligonu i w wersji studyjnej, tej, która jest dana z pierwszej płyty, jest refren: jeśli zobaczę się z żołnierzem naszej miłości, nic nie ocani, wszystko co piękne zadepczy układ bandelizusów i mądrali. A w wersji oryginalnej było: jeśli zobaczę się z żołnierzem naszej miłości, nic nie ocali, wszystko co piękne zadepcze reżim hunty, sierżantów i kaprali. I tak, wiesz, i zmienialiśmy i tam część z tych zmienionych po prostu została nagrana, ale większość to robiliśmy sobie po prostu jaja. Jeżeli chodzi o cenzurę, to miliardowy raz może powtórzę, no moim zdaniem najbardziej taką świadczącą o głupocie cenzorów z akcję, właśnie z okresu nagrywania pierwszej płyty, mieliśmy piosenkę, która była singlu, który równolegle z płytą się ukazał i był mniej więcej w tym samym czasie nagrywany. Piosenka nazywała się I chociaż was olewam, to jednak dla was śpiewam, i taki był refren, powtarzany tam 100 razy. No i adresatem byli oczywiście, wiadomo kto, komuniści, wojsko, milicja, nie policja, cenzorzy chociażby. No i tam w tekście oprócz tego refrenu były wersy olewam was, że aż pryska. No i pan cenzor nie przyczepił się do tego właśnie powtarzanego refrenu, który był między innymi w niego skierowany, czyli i chociaż was olewam, to jedno dla was śpiewam, tylko się przyczepił do słówka pryska. Więc zmieniliśmy olewam was, że aż błyska. To też z kolei nie ma sensu, bo jeżeli coś się olewa, to bardziej pryska niż błyska. Ale już było okej. Okay. Już pozwolono nam nagrać, wiesz. No, paranoja, no po prostu debile. A teraz to się z uśmiechem wspomina, ale wtedy tak do końca nam do śmiechu nie było. Ja jeszcze grając w innym zespole, mniej więcej w tamtym czasie otarłem się o kolegium do spraw wykroczeń za to, że na scenie zespół, w którym brałem udział, zaprezentował tekst, który nie był wcześniej ocenzurowany. No to dla takiego młodego człowieka, jak dostajesz jakiś tam kolegium, mandat, to wcale nie było do śmiechu wtedy. Dzisiaj nikomu nie jest do śmiechu, jak dostaje mandat, ale wtedy to jeszcze, wiesz, spałowaniem na przykład groziło, albo więzieniem za nie wiadomo za co. Cieszcie się, że nie przeżyliście tych czasów. Także, tak jak Kazik powiedział, że fajnie i nie fajnie, ale na pewno ja to też kolejny raz powtórzę, że przez moje usta nie przejdzie hasło, stwierdzenie, że za komuny było lepiej. Nie było lepiej, nie, to jest niemożliwe. Wy na co dzień gracie jako zespół Kobra Nocka, czy może zajmujecie się też czymś innym? Jeszcze jako zespół atrakcyjny Kazimierz gramy. Wiesz, to jest... No to tym się zajmujemy. Czyli główny wasz życiowy fach to muzyka. Jeszcze czasami się zajmujemy obserwowaniem przyrody. Ale jeżeli chodzi o muzykę, tak jak sobie we wczesnych latach wymyśliliśmy, ja chwalę się wszędzie i szpanuję tym, że wymyśliłem sobie to w przedszkolu, bo tak było. I tego się trzymamy szczęśliwie. Jesteśmy tak szczęśliwymi ludźmi z tego powodu, że no wykonujemy pracę, którą kochamy, a to chyba nie każdy może powiedzieć. Pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Magnes TV. Magnes TV.